Cześć i czołem, jak zwykle Michał z Władek Team. Jesteśmy dzisiaj na plaży w Karwi na zawodach Norda Cup. Już piąta edycja Norda Cup. Dzisiaj wędkuje z nami około 70 wędkarzy na plaży od Dębek po Karwie. Tym razem pogoda jest dla nas łaskawa. No, nie pada. Nie wieje, ale tak jak widzicie, morze nie jest sfalowane, a jednak te fale przydają się do łowienia przepięknych dorszy, czy flounder nawet. Zawsze troszeczkę ten ruch wody no, pomaga nam niejako w wyłuskaniu tych ryb z tych morskich odmętów. Zawody Norda Cup już na stałe wpisały się do naszego kalendarza imprez surfcastingowych. Zawsze pod koniec roku na przepięknych plażach Karwi, Karwieńskich Błot czy Dębek rozgrywane są mistrzostwa o najlepszego wędkarza surfcastingowego, które organizuje oczywiście koło Spucka. Są trzy sektory. Dwa sektory będą na Karwieńskich Błotach, sektor A i B. Oraz sektor trzeci będzie na Karwi. Odnośnie regulaminu, każdy wie, żeby nie było nieporozumień. Ryba wymiarowa 40 na przykład leść jest wymiar poprawną, że mierzymy tą rybę do zawodu. Norda Cup to już taka pięcioletnia tradycja surfcastingu u nas na Pomorzu. Władek Team od 2 lat bierze udział w tej zacnej imprezie. No na tą chwilę zajmujemy czołowe miejsce, jeżeli chodzi o liczbę zawodników, bo no w dzisiejszych zmaganiach gdzieś tak na około 70 zawodników, ponad 40 stanowią zawodnicy Władek Team. Ilość zawodników na pewno pomaga zdobyć wysokie noty w klasyfikacji drużynowej, no bo ponieważ mamy 3 sektory, każdy musi troszeczkę połowić w tym sektorze. No i jak to tak reasumujemy, no to 15 drużyn, no coś musi z tego być. No niemniej jednak nasi zawodnicy no nie są to zawodnicy z przypadku. Zeszłoroczna Norda pokazała, że no wszystkie pierwsze miejsca zajęli zawodnicy Władek Teamu z małą pomocą kolegi z Bellony. Dzisiaj drugie miejsce klasyfikacja indywidualna i drugie miejsce drużynówka, tak? Tak, udało się akurat złowić 5 flonderek, no 2 były niewymiarowe, 5 wymiarów, no i drużynowo. Koledzy też połowili, Krzysztof, Szymon połowili, Krzysztof miał dorsza i flondrę, a Szymon flondrę złowił. Słuchaj, dzisiaj była glada, myślisz, że jeżeli byłaby większa fala, byłoby lepiej? No na pewno, gdyby troszkę tam się więcej ruszało, to by na pewno było więcej ryb. Rozmawiałem z Jackiem, Jacek mówi, że wpływ księżyca no, nie ma jakiegoś znaczenia. Co to ty myślisz? No dzisiaj akurat był i komu miały skubać, to skubały. Nie?
Za dnia też ci się trafiały rybki, czy nie? Nie, za dnia nic nie miałem. Koledzy już mieli po trzy, a ja nic nie. Tylko im podpisywałem.